który ma skutkować wzrostem zamożności nas wszystkich. Jednak bezpośrednim efektem dążenia do największych zysków jest zanik stabilnego, gwarantującego opiekę zdrowotną i emeryturę zatrudnienia. Taki stan rzeczy świetnie odzwierciedla słowo prekaryzacja, oznaczające wzrost niepewności pracy. Tym terminem określa się zastępowanie bezterminowych umów o pracę umowami na czas określony, umowami o dzieło niegwarantującymi ubezpieczenia lub zmuszanie pracowników do otwierania własnej działalności gospodarczej, dzięki czemu pracodawcy przenoszą koszty i ryzyko zatrudnienia na pracowników. Pracownicy zatrudnieni w ten sposób muszą godzić się na tak zwany elastyczny czas pracy, który jest trudny do zaakceptowania, na przykład przez osoby obarczone rodziną, matki samotnie wychowujące dzieci, czy osoby po 45 roku życia. Osoby te w pierwszej kolejności są narażone na utratę pracy. Pracodawcy chętnie przenoszą ryzyko związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa na pracowników. Zastępując stałą wysokość wynagrodzenia i przyznawanych automatycznie dodatków do wynagrodzenia składnikami warunkowymi, uzależnionymi od wyników finansowych przedsiębiorstwa i realizacji często zawyżonych celów narzuconych pracownikom. To też mniejszy zysk firmy skutkuje mniejszymi zarobkami pracowników. Tego typu praktyki stały się nieodłącznym elementem rynku pracy. Tempo wzrostu produktu krajowego znacznie przewyższa wzrost zatrudnienia. Możliwe to jest dzięki wielokrotnemu wzrostowi wydajności pracy pracowników już zatrudnionych. Wzrost wydajności przekłada się na wzrost zysków przedsiębiorców, ale już nie na wzrost płac pracowników. Wiąże się z nim też trwałe bezrobocie tzw. niepotrzebnych pracowników. Zasada pracy tymczasowej dla podwykonawców, innych podwykonawców, oznacza, że faktyczny zleceniodawca nie odpowiada na przykład za szkolenia BHP, odzież ochronną czy badania lekarskie, żeby wymienić tylko te. Prekaryzacja oznacza więc pracę tymczasową zamiast pracy na stałą umowę,
papierem po ogłoszeniu raportu rządowego Młodzi 2010. Wynika z niego, że w Polsce funkcjonuje dualny rynek pracy. Jeden to pracownicy etatowi, a drugi to pracownicy pracujący na podstawie terminowych kontraktów. Które stawiają ich w dużo gorszej sytuacji prawnej. Pracownik tymczasowy często wykonuje taką samą pracę, jak stali pracownicy. W faktycznym miejscu pracy, ale na gorszych warunkach. Na rynku pracy tymczasowej 3 382 000 osób pracuje na umowach na czas określony. Natomiast poziom tak zwanego wymuszonego samozatrudnienia jest trudny do dokładnego oszacowania i sięga około 4 milionów osób. Kuriozum stanowi na przykład zatrudnienie na takie właśnie umowy kontraktowe, czyli zmuszenie do samozatrudnienia kasjerek w hipermarketach. Nie ma dokładnych danych. Nie ma dokładnych danych świadczących o tym, ile osób w Polsce pracuje na umowę o dzieło. Według Ministerstwa Finansów 800 tysięcy Polaków jest zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Czyli o dzieło i zlecenie. Umowy zlecenie odróżnia jednak to, że pracodawca odprowadza składki emerytalne. Podobnie jak w przypadku umów o pracy. To samo planuje rząd w przypadku umowy o dzieło. Natomiast rząd nie podjął decyzji, kto poniesie koszty w tej sprawie. Tymczasem toczy się spór na temat znaczenia umów o dzieło dla rynku pracy. Specjaliści przekonują, że zapobiegają one i tak sporemu bezrobociu. I zwiększają szanse na rynku pracy dla ludzi młodych i kobiet. Oraz osób po 45 roku życia. Nie bez przyczyny jednak zostało ono okrzyknięte mianem umów świeciowych.
wyborów kodeksu pracy. Liczne zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Pracy świadczą o skali problemu. Trudno oszacować, ilu pracowników zatrudnionych na podstawie umów śmieciowych wykonuje pracę mającą znamiona umowy o pracę. Według nieoficjalnych danych ich liczba przekracza 8 milionów osób. Przewodniczący Europarlamentu Jerzy Buzek uważa, że w ciągu 2-3 lat w sposób prawny powinien zostać rozwiązany problem umów śmieciowych. Nie wydaje się jednak, by obecny kryzys finansowy w Europie i na świecie zmienił podejście kapitału do pracowników. Unia Europejska promuje elastyczne formy zatrudnienia. Angażując w to przedsięwzięcie związki zawodowe, i ich rękami chce przejąć rząd dusz nad dużymi grupami pracowników. Zapewne gdyby nie nadużycia ze strony pracodawców, którzy z umów cywilnoprawnych uczynili formę oszczędności, umowa o dzieło pozostałaby tym, czym dotychczas była. Czyli formą zabezpieczenia przy wykonywaniu zleceń w wolnych zawodach. Nie wydaje się również, by wprowadzenie obowiązkowych składek emerytalnych